Nieciekawa sytuacja tuż przy polskiej granicy. Polska w pierwszej linii eskalacji. Możliwy bunt na Kremlu. A na koniec, w ramach ciekawostki, Romowie są oburzeni. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że tu jesteście. Jeszcze bardziej będę się cieszył, jak zasubskrybujecie ten kanał. Niżej macie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Później można kliknąć, żeby mieć powiadomienia o każdym nowym filmie. No i rzecz jasna, jeżeli oglądacie na Facebooku, no to możecie zostawić lajka na naszej stronie facebookowej, na fanpage'u, no bo wtedy będziecie dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie, który wychodzi codziennie o godzinie 6:30 i 18:00. Dlatego warto być subskrybentem, warto być lajkowiczem, a ja już nie przynudzam, tylko lecimy. Rosjanie przeprowadzili działania, których celem było zniszczenie obiektu infrastruktury w obwodzie lwowskim. Cel ataku znajdował się 15 km od granicy z Polską, przekazał mer Lwowa Andrii Sadowy w mediach społecznościowych. Rosyjski sprzęt doprowadził do całkowitej dezintegracji obiektu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Tym razem cel znajdował się 15 km od granicy z Polską, Unią Europejską i NATO, napisał Sadowy. Ujawniając szczegóły, o których wiadomo i o których można mówić, dodał, że dwie kolejne sztuki sprzętu zostały strącone przez siły ukraińskie. Skutki tego było słychać we Lwowie. Jak napisał Sadowy, wypowiedzi rosyjskich propagandystów o Polsce już nie wydają się takie bezsensowne. Ostatnie działania w tym regionie Rosjanie przeprowadzili 3 maja. Wtedy ucierpiało miasto Lwów. W mieście pojawiły się przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz problemy z siecią komórkową. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce 18 kwietnia. Oberwało się 3 magazynom, a także warsztatowi samochodowemu. No, robi się już naprawdę nieciekawie i to wszystko zagraża nam, zagraża naszemu poczuciu bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiemy, czy przypadkiem to wszystko się nie rozejdzie również i na nas, bo wiecie, prowokacja to jest coś, co może przynieść korzyści zarówno Rosji, jak i niestety Ukrainie. Mer Lwowa Andrii Sadowy przekazał jednak, że nie ma potwierdzonych informacji o pociskach uderzających w miasto. Podziękujmy za to tym, którzy chronią nasze niebo. Pozostaje tylko pytanie, na ile jest to propaganda proukraińska, prozachodnia, która ma za zadanie nam powiedzieć, że okej, wszystko jest w porządku, jesteśmy bohatersko chronieni przez bohaterów z Ukrainy i nawet kapitulację z Azowstalu, która finalnie Rosja zezwoliła na opuszczenie przez ukraińskich żołnierzy tych terenów. Oczywiście też to była wymiana jeńców, ale nawet to przekazywane jest w naszych mediach jako wielki sukces Ukraińców, że oni są bohaterami, że ci żołnierze to są bohaterami i bardzo heroicznie walczyli i tak dalej. Tylko czy to faktycznie jest zwycięstwo? Nie? Bo teraz oczywiście w nas jest bardzo dużo emocji i chcemy w to wierzyć. No ale jeśli będziemy o tym czytać za 20 lat w książkach historycznych, już nie mówiąc o tym, co będzie za 100 lat, no to raczej wprost będziemy to rozpatrywać jako porażkę. Miejmy oczywiście nadzieję, że Ukraina wygra, no bo byłoby to jak najbardziej na naszą korzyść, ale wbrew tej całej narracji bardzo prozachodniej, proukraińskiej, no niewiele wskazuje na to, że ten konflikt się po pierwsze zakończy tak szybko i tak łatwo, a po drugie, że na pewno zakończy się sukcesem tej konkretnej strony. No i pamiętajmy, że na Putina naciskali wszyscy. Byli Żydzi z Izraela, żeby uwolnił żołnierzy z Azowstalu. Był papież, było NATO. Finalnie nawet sam premier Morawiecki się do niego zgłosił. No i wydaje mi się, że to właśnie zaważyło na jego decyzji. No nie jest ciekawie. Następny temat. Oleg Morozov is a member of the Kremlin's party United Russia's Superior Council and Duma deputy.
It comes as the Russian authorities blocked the accounts of the Polish embassy in Moscow on Friday. Swoimi wypowiedziami o Rosji jako raku i odszkodowaniach, które powinniśmy płacić wiadomemu krajowi, Polska zachęca nas do tego, abyśmy ją postawili w pierwszej linii po Ukrainie, stwierdził Oleg Morozow, deputowany do Dumy Państwowej Rosji z partii Putina. Wiadomy konflikt sprawił, że Zachód jawnie przeciwstawił się Rosji. Polska ma przodującą rolę. Przekazaliśmy sprzęt warty niemal 7 miliardów dolarów i gościmy w naszym kraju ponad 2 miliony osób, które ewakuowały się z kraju. Działania Polski, która domaga się ostrych sankcji na surowce energetyczne, wzbudzają w kraju Putina coraz większą irytację. Gazprom odciął dostawy do naszego kraju, a komentując wypowiedzi udzielone przez premiera Morawieckiego o konieczności wykorzenia ideologii, która doprowadziła do tej sytuacji, deputowany Oleg Morozow opublikował na Telegramie wiadomość, w której wskazał, że Polska powinna być następna po wiadomym kraju. Agencja RIA Nowosti, propagandowa tuba Kremla, przytoczyła wypowiedź Morozowa, przypominając o stanowisku Mateusza Morawieckiego zaprezentowanym na łamach brytyjskiej gazety Daily Telegraph. Premier wskazał, że nie wystarczy obronić wiadomego kraju, lecz trzeba także wykorzenić stojącą za takimi działaniami ideologię. Nie możemy mieć żadnych złudzeń. To nie jest szaleństwo, ale przemyślana strategia, która już otworzyła bramę do dalszych działań. Ruski mir to rak, który trawi nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale stanowi zagrożenie dla całej Europy. Dlatego nie wystarczy wspierać Ukrainę w tym konflikcie, ale musimy całkowicie wykorzenić tę nową ideologię, stwierdził Morawiecki. Wypowiedź oczywiście spotkała się z ostrymi reakcjami Rosji. Wiceszefowa Dumy stwierdziła, że słowa polskiego premiera były skrajnie ideologiczne. Oleg Morozow poszedł o krok dalej, wskazując, że Polska zachęca nas do tego, abyśmy ją postawili w pierwszej linii po Ukrainie do dalszych działań. No i niestety faktycznie ta narracja się nakręca z jednej i z drugiej strony. I my coraz bardziej atakujemy Rosjan jako takich, po prostu jako zły naród, którym nie należy się nic i powinniśmy wszystkie, wszelkie relacje zerwać. Z drugiej strony oczywiście relacji nie zrywamy. Ambasador Rosji dalej jest w Polsce, już nie wspominając o tym, że chociażby przelatują przez nas rosyjskie samoloty, które przewożą chociażby paliwo do Węgier. No jasne, no interesy są istotne, ale i bezpieczeństwo energetyczne też jest oczywiście istotne, ale no nie za bardzo się to spina po prostu z naszą narracją, że się odcinamy całkowicie od wszystkiego, jesteśmy tym jedynym krajem takim moralnym, który moralność ma ponad wszystko i się odcina od Rosji. Jeżeli bezpieczeństwo Węgier od tego zależy, no to przecież mogą sobie znaleźć inną drogę przelotu tego samolotu, no jeżeli byśmy chcieli utrzymywać się w takim tonie. Ale jak widać i tak to działa, bo Polacy bardzo są nastawieni teraz w ten sposób, po pierwsze antyrosyjski, a po drugie prorządowy, że jednak robimy dobrze. I takie jest zdanie większości Polaków. Aczkolwiek sama Maria Zacharowa, czyli rzeczniczka rosyjskiego MSZ, powiedziała o Polsce, że nikt nie powinien sądzić, że nasze relacje mogą utrzymać się na takim poziomie, na jakim są obecnie, czyli jest no generalnie jeden z najgorszych poziomów w historii. Przecież jeszcze nigdy chyba nie było aż tak wielkiej nienawiści. Nigdy po okrągłym stole, rzecz jasna, no teraz po prostu jest nienawiść do samej narodowości jako takiej, a to już jest naprawdę bardzo niebezpieczne i w sumie słusznie gada, bo albo będą się te relacje tylko pogarszać i faktycznie może dojść do nieprzyjemnych sytuacji, albo w jakiś sposób zaczniemy się dogadywać, tylko że to, że nic na to nie wskazuje. A słowa o kolejnym celu, że Polska jest kolejnym celem do denazyfikacji, a wiemy jak wygląda denazyfikacja w wykonaniu Rosjan, no mogą być to tylko pogróżki, jasne. Pewnie są to tylko pogróżki. Ale też nie powinniśmy tego rozpatrywać tylko w tych kategoriach. Następny temat. Elita sił bezpieczeństwa Władimira rozumie, że konflikt jest już przegrany, że sytuacja wymknie się spod kontroli, powiedział w rozmowie z rosyjską sekcją Radia Swoboda Hristo Grozew, szef Międzynarodowej Grupy Dziennikarzy Śledczych Bellingcat. Podkreślił, że możliwości Kremla w sprawie zachowania jej lojalności się wyczerpują. Hristo Grozew jest bułgarskim dziennikarzem śledczym, a grupa Bellingcat wcześniej informowała m.in. o działaniach w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa z powodu nieprawdziwych i zbyt optymistycznych prognoz w sprawie wiadomości mego
tego kraju, które miały przyczynić się do niepowodzeń na polu działań z siłami Ukrainy. Pytany o to, czy konflikt między prezydentem Rosji a wpływowymi osobami z sił bezpieczeństwa jest możliwy, Grozew odpowiedział, że jest to oczywiste zarówno z punktu widzenia analiz, jak i na podstawie danych, ale czy to niezadowolenie przerodzi się w bunt czy mini rewolucję, trudno powiedzieć. Konflikt jest jednak przewidywalny, ponieważ ci ludzie płacą cenę, a nikt wcześniej ich nie ostrzegł, że będą zmuszeni ją płacić. Część umowy z elitą obejmowała równowagę interesów. Możecie lecieć do Monako, spotykać się i sponsorować imprezy partii politycznych, ale są czerwone linie, których nie możecie przekroczyć i są także pieniądze, które muszą być wspólne. Teraz to wszystko przepadło. Zdaniem szefa Bellingcat, Putin nie ma już praktycznie nic, co mógłby dać elitom sił bezpieczeństwa, aby móc zachować ich lojalność. W tym konflikcie nie wygrali niczego wartościowego i nie wygrają. Dlatego można spodziewać się coraz większego kryzysu w relacjach Kremla z elitą. Hakerzy dzielą się z nami wymianą korespondencji. Widzimy bezpośrednie opisy niezadowolenia, sarkastycznego stosunku do konfliktu i nikt nie oczekuje pozytywów dla Rosji. A w niektórych przypadkach jest bardzo ostra krytyka decyzji o rozpoczęciu tego konfliktu. Więc tutaj najprawdopodobniej nie chodzi o to, czy taki konflikt istnieje, ale o to, czy realizuje się on w jakichś działaniach elity przeciwko Kremlowi. Pytany o niebezpieczeństwo dla Kremla z powodu przegranego konfliktu, Grozew odpowiedział, że myśli, że to właśnie poinformowana elita w siłach bezpieczeństwa rozumie, że konflikt jest przegrany. Został on sformułowany doktrynalnie jako coś, co trzeba było zakończyć w ciągu tygodnia. Teraz dzieje się coś w rodzaju drugiego konfliktu i szanse na wygranie drugiego konfliktu nie są gwarantowane. Widzimy prognozy, których nie można nazwać optymistycznymi. Kanały Telegrama najemników, wagnerowców i innych krytykują brak strategii, zdolności taktycznych generałów sztabu generalnego. Elita bezpieczeństwa rozumie, że jest bardzo mała szansa na wygranie tego konfliktu bez mobilizacji społecznej, która po niej nastąpi. Mobilizacji Putin nie ogłasza z powodu obaw przed niezadowoleniem społecznym. Grozew dodał jeszcze, że największy potencjał protestacyjny jest wśród najlepiej poinformowanych przedstawicieli służb bezpieczeństwa. Możemy to nazwać intelektualną częścią GRU. To są ludzie, którzy faktycznie posiadają pewne informacje, a także elita FSB, która zna konkretną liczbę strat, wie, że matki, żony i siostry tych, którzy odeszli, nie przestaną zadawać pytań. Ci ludzie wiedzą, że ta sytuacja kiedyś wymknie się spod kontroli. Zdaniem rozmówcy to są przedstawiciele sił bezpieczeństwa, które wiedzą o niebezpieczeństwie dla reżimu, teraz sami muszą zadbać o własną przyszłość. Część z nich szuka możliwości ucieczki, wszyscy z nich szukają sposobów na wymianę zgromadzonych pieniędzy, na dolary i euro i ich przelanie. To już jest swoista zdrada tych ludzi, ponieważ nie wykonują ideologicznych rozkazów Kremla, ale przygotowują się do alternatywnej rzeczywistości. No jasne, Rosja przegrywa, Putin traci poparcie, jest już o krok od tego, żeby się wszyscy od niego odsunęli razem z jego najbliższymi współpracownikami, którzy w odpowiednim momencie wyjmą nóż i wiadomo co się stanie. To w taki sposób bardzo dosłowny. No generalnie bardzo chcielibyśmy w to wierzyć, ale niestety żadne dane tak realnie już na to nie wskazują. My mamy tylko narrację. Odejmując narrację z naszych mediów, no to mamy takie rzeczy jak chociażby to, że mimo naszych sankcji na Rosjan, na to, że zerwaliśmy dostawy ropy od nich w bardzo dużym stopniu, no to oni mimo sankcji zwiększają jej produkcję. Produkcja rosyjskiej ropy wzrosła w pierwszej połowie maja, mimo że na skutek zachodnich sankcji spadł eksport surowca, w tym samym czasie zwiększyły się dostawy na rynek wewnętrzny. Także nie jest tam chyba jakoś tak strasznie źle, jak nam próbuje się mówić, że oni już tą wojnę na pewno przegrywają, wszyscy się od nich odsuwają i tak dalej. Tyle, że w Rosji jest również taka sama narracja o nas. To też nie zapominajmy o tym, że tam jest taka sama propaganda i ani jedna, ani druga nie jest prawdą. Jest tam dużo prawdy w tym, jeśli odejmiemy narrację i przyjrzymy się tylko danym. Ale ta narracja jest tak eskalująca, że no, ciężko myśleć samodzielnie w taki sposób. Zresztą całe te sankcje na Rosję tak ich bolą, że no generalnie są tak dziurawe, że każdy tylko szuka jakichś luk. Nawet ta wielka IKEA, proszę bardzo. Drewno z Rosji jest prane jak brudne pieniądze. Tak omija się zakaz. IKEA obiecała zerwać interesy z Rosją, ale nadal kupuje stamtąd drewno. Takie doniesienia przekazał szwedzki Aftonbladet. Koncern deklarujący się jako zrównoważony i ekologiczny nie pierwszy raz mierzy się z poważnymi oskarżeniami, jednak nie tylko IKEA się dziś tłumaczy. Zarzuty wysuwane są także w stosunku do firmy Kronospan, potentata z branży drewnianych płyt.
Tymczasem okazuje się, że ominięcie zakazu kupowania rosyjskiego drewna wcale nie jest trudne i przypomina pranie brudnych pieniędzy. Część zysku z procederu trafia bezpośrednio do rosyjskich oligarchów. Fajnie, nie? Że największe firmy świata, mimo tego, że idą niby w tym samym nurcie, że się wycofują z tego rynku, i tak dają im zarobić potężne pieniądze. To jaki to ma sens? Następny temat. Członkowie kilku organizacji reprezentujących Romów zorganizowali w poniedziałek protest pod ambasadą Rosji w Bukareszcie. Manifestacja służyła okazaniu solidarności z romską mniejszością w Ukrainie, ogarniętej konfliktem. Organizatorzy i uczestnicy protestu domagali się od władz Rosji zaprzestania medialnej nagonki na Romów, według której przedstawiciele społeczności romskiej specjalizują się rzekomo w kradzieży rosyjskiego sprzętu. Nie jesteśmy złodziejami rosyjskiego sprzętu, przestańcie nas obrażać, skandowali uczestnicy protestu, który pojawił się pod rosyjską ambasadą. Rosjanie oskarżają mniejszość romską o rzekomą kradzież sprzętu i wszystko dzieje się z powodu nagrań, które trafiają co jakiś czas do sieci. Widać na nich jak najpewniej rolnicy, traktorami holują wiadomy sprzęt i filmy te cieszą się międzynarodową popularnością, a niektóre z nich zostały otworzone miliony razy. No jasne, nasza narracja przedstawia w ogóle Rosję w taki sposób, że tam już nie ma w ogóle kto walczyć, wszyscy są totalnie pozbawieni jakichkolwiek morale i teraz już muszą szukać żołnierzy w pośredniaku, oferując im rekordowe 2300 za wyjazd. No normalnie majątek, ale nie zapominajmy o tym, że ten konflikt trwa i to, że takie ogłoszenie pojawiło się w pośredniaku, wcale nie znaczy, że oni nie wiedzą, co robią i mają wszystkich przeciwko sobie. Po prostu warto chyba mieć więcej osób, które walczą przy obecnym bezrobociu i w ten sposób byśmy to odbierali, gdyby taka sama sytuacja była na Ukrainie, nie? Wiecie, jeżeli tam by się okazało, że jest zupełnie to samo, czyli też w pośredniaku widnieje ogłoszenie, że 2300 w przeliczeniu na złotówki dostałby ktoś, kto pójdzie walczyć, no to byśmy ich odbierali jako bohaterowie, fajnie, organizują obywateli, organizują normalnych ludzi, którzy jednak będą zachęcani do tego, jeszcze im płacą za to. No a tu mamy zupełnie w drugą stronę i myślimy o tym w sposób właśnie taki, w jaki chcemy o tym myśleć. No i tak to właśnie jest. Jeśli chodzi o tych Romów, no sytuacja jest naprawdę dość zabawna i to była taka ciekawostka dnia. Trzymajcie się ciepło, no i hej. Przysięgałeś chronić ludzi z narażeniem życia, a na komendzie znów dochodzi do pobicia. Ślubowałeś żyć według prawa, lecz dla ciebie służba to dobra zabawa. Przysięgałeś chronić ludzi z narażeniem życia, a na komendzie znów dochodzi do pobicia. Ślubowałeś żyć według prawa, lecz dla ciebie